Ostatnią rzeczą, ostatnim tematem na dzisiejszej szkole chcę, żeby była wiara w Boga. W liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale 1 wersecie widzimy, że kolejną po wyeliminowaniu martwych uczynków jest podstawa wiary w Boga. I oryginał tutaj mówi zaufanie ku Bogu, czyli ufanie Bogu. A więc nie jest to jedynie wiara w to, że Bóg jest. To jest za mało. Ludzie mówią, wierzę w Boga. No to jest zbyt mało wierzyć w Boga. W Boga wierzy diabeł. W Boga wierzą demony. Wiara w Boga to jest wierzenie, że istnieje istota taka. Wielu ludzi wierzy w Boga. Ludzi, którzy nie są chrześcijanami, oni mają wiarę w Boga. Natomiast tutaj mówimy o zaufaniu do Boga. A żeby można było komuś zaufać, to trzeba tego kogoś poznać. Bez poznania kogoś nie zaufamy komuś. To jest bardzo prosta rzecz. A więc podstawą chrześcijaństwa, jedną z tych podstaw, tą filozofią chrystusową jest zaufanie Bogu. Jezus, kiedy przyszedł, to przyszedł do Izraela, urodził się w Izraelu, który wierzył w Boga. Czemu zatem przychodzi tam Jezus i on zaczyna tego Boga prezentować? Po co? Po co prezentować Boga narodowi, który wierzy w Boga? Przecież Jezus mógł pójść, gdybyśmy mieli jakby pójść po takiej linii ludzkiej logiki, to najlepiej gdyby on był w innym narodzie, byłby Babilończykiem, Egipcjaninem. Tamtych ludzi nakłaniać do tego, aby wierzyli w Boga. Ale Jezusowi nie chodziło o wiarę w Boga. Jemu chodziło o to, żeby Izrael zaufał Bogu. Zaobdarzył Boga zaufaniem, a to wymuszało, aby poznać Boga. Stąd on jako Bóg stanął przed nimi i chciał, aby go poznali. Jezus chciał, żeby ludzie go rozpoznali. Rozpoznali. Słowo ufać to jest być przekonanym o możliwości polegania na kimś. Czyli darzenie kogoś zaufaniem to jest przekonanie, że można na kimś polegać. Że osoba, której ufamy, jest godna zaufania. Że ona jest godna tego, aby powiedzieć samemu sobie, mogę na tej osobie polegać. Więc kwintesencją wiary jest w pewnym sensie przekierowanie swojego umysłu na to, że mogę polegać na Bogu. Wiecie, ja wielokrotnie słyszę, na przykład ludzie mówią, pastorze, ja wierzyłem, ale nie mam. Nie no, mówię, no nie wierzyłeś. Bo jeśli byś wierzył, to byś miał. To bardzo ważne. Jedynym dowodem na to, że prawdziwie wierzę Bogu w jakiejś sprawie, jest efekt końcowy w postaci manifestacji tejże sprawy zgodnej z moją wiarą. Nie ma innego dowodu, że wierzę. Jak ktoś przychodzi i mówi, ja wierzę, ale nie mam, ja mówię, to nie wierzysz. Nie wierzysz, nie ufasz mu. Nie ufasz. Gdybyś ufał, to byś polegał na nim. Byś przyjął przez wiarę coś i zamknął temat. Był kiedyś przypadek w służbie Smitha Wigglesworda, człowieka zwanego apostołem wiary, ewangelisty, który to Smith na jednej ze swoich konferencji ewangelizacyjnych zaczął uzdrawiać chorych i wyszedł do modlitwy człowiek nieposiadający części krtani. Miał włożoną rurkę tutaj. To były lata przedwojenne, to rozumiecie, to była bardzo też medycyna prymitywna w tamtym czasie. Tak jak potrafili, to lekarze tego człowieka wyleczyli.
Skutek był taki oczywiście, że w wyniku tego, że tak powiem, urządzenia medycznego, które ten człowiek miał, tego łącznika krtani, człowiek ten nie mógł spożywać posiłku. To nie było takiej technologii, jak jest dzisiaj, ponieważ, no wiecie, krtań się rusza. Żeby można było przesunąć posiłek wkładany do ust, do żołądka, należy krtanią ruszać. Krtań jest harmonijkowy. No i teraz on tą krtanią nie mógł ruszać, więc mógł przyjmować jedynie płynne posiłki. A więc miał wkładaną rurkę i tą rurką sobie te posiłki tam podawał. Pomagała mu w tym matka. Był to młody, nastoletni chłopak, który był już bardzo zawiedzony tym stylem życia. I on wyszedł do uzdrowienia. Był to człowiek, który był narodzony z Bożego Ducha. I Smith podszedł do niego i mówił, co ci jest? A on mówi, że nie ma kawałka krtani, pokazuje, że tu nie ma krtani. I on mówi, wrócisz do domu. Smith do niego mówi tak, mówi, pan cię uzdrawia, jesteś zdrowy. I mówi, wrócisz do domu i powiesz swojej matce, zobaczcie, słowo wiedzę od razu uwolnił, powiesz swojej matce, żeby zrobiła ci mięso i ziemniaki. I ty to zjesz. Chłopak ten wyszedł z tego spotkania, nie czekał już na dalsze, na kazanie Smitha, na różne rzeczy, wyszedł, wrócił do domu, przyszedł i tak jak potrafił, zakomunikował matce, że chce ziemniaki i mięso. I ona powiedziała, no ale synu, przecież ty się udusisz. Ty nie łykasz. Mamo, daj, bo co? Kaznodzieja powiedział, że jestem zdrowy. Przyjąłem uzdrowienie. Jestem zdrowy. Matka zaczęła płakać, oponować, ale w końcu ugotowała mu te ziemniaki, zrobiła mu mięso. I on usiadł, wziął to, zaczął sobie kroić i sobie wkładać do gardła. I on się tym krztusić zaczął. Rozumiecie? Krztusił się tym, popychał to, co wypluwał z powrotem, wpychał sobie, wrzucał następne, wpychał sobie, rozumiecie? Do końca tego posiłku wyrosła mu krtań. I zutylizowała się rurka. Podczas obiadu. A rozumiecie? Jakim sposobem to się stało? Zaufanie do Boga u tego człowieka zamanifestowało się cudem. Każde zaufanie do Boga kończy się cudem. Takim czy innym. Brak zaufania do Boga nie kończy się cudem. Brak zaufania do Boga zamyka nam możliwość komunikowania z Bogiem. Tego, czego Bóg potrzebuje, to mojego i Twojego zaufania do Jego osoby. Bóg nie może w moim, ani w Twoim życiu działać bez mojego i Twojego zaufania. Wszechmogący Bóg nie może działać bez wiary w Jego osobę, czyli bez zaufania Jego osoby. On nie może tego zrobić. Jest w ogóle kilka rzeczy, których Bóg nie może zrobić, bo to oczywiście, jak my mówimy, Bóg jest wszechmogący, to też jest pewnego rodzaju slogan. Rozumiecie? Tak naprawdę nie jest. To teoretycznie jest wszechmogącym Bogiem, w praktyce natomiast jest przynajmniej kilka elementów, których Bóg zrobić nie może. Na przykład nie może przestać Cię kochać. Prawda? Bardzo proste. No Bóg nie może na przykład wpuścić Cię do nieba bez nawrócenia. Rozumiesz? No Bóg nie może się zaprzeć swojego słowa na przykład, czyli nie może zacząć postępować inaczej niż już powiedział. Prawda? No takie proste rzeczy. Bóg nie może. Więc też Bóg nie może działać, jeżeli Ty Mu nie ufasz. Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, zaufałeś w co? W to, że z uwagi na Jezusa przebaczył Ci grzech. Musiałeś Mu zaufać. Jak to się stało? Czy dostałeś to na piśmie? Nie. Czy jakiś stempel Ci ktoś podstawił? Nie. Ty po prostu uwierzyłeś Bogu. Uwierzyłeś w miłosierdzie Boga. Uwierzyłeś, że Bóg zastąpił wymierzenie kary Tobie karą, którą wymierzył Jezusowi. Tak to nazwijmy, roboczo. Uwierzyłeś w tą rzecz. Więc musiałeś Jemu zaufać. A zatem Ty musisz, kiedy mówisz, że Ty ufasz Bogu, musisz liczyć na spełnienie się czegoś. Ty musisz na to liczyć. Nie możesz liczyć jeszcze na coś, albo nie możesz powiedzieć, może to się stanie. Ty
Ty nie możesz mówić, no jak Bóg zechce. W ogóle wyrzuć ze swojego umysłu pojęcie, jak Bóg zechce. Albo wyrzuć ze swojego umysłu pojęcie, jeśli jest to Bożą wolą. Te sformułowania są religijnymi sformułowaniami, blokującymi zaufanie do Boga. Ja mam dzieci i na przykład przychodzi do mnie moja 13-letnia córka, która w ogóle wie, że jest na moim utrzymaniu, że ja jestem jej ojcem, a ona jest córką. I że ja jestem od tego, żebym realizował jej potrzeby. Ja po prostu, ona ma jakąś potrzebę, na przykład ma potrzebę kupna butów. Ona nie pracuje, tylko się uczy. Teraz moim obowiązkiem jest kupić córce buty. Podkreślam słowo obowiązek, prawda? Jednocześnie pamiętajmy, że jesteśmy ludźmi wolnymi, ja i córka, prawda? Nikt mnie nie zniewala, nikt mnie nie trzyma pistoletu przy głowie, córka mnie nie terroryzuje, ale jest to mój obowiązek, ponieważ jestem kim? Jej ojcem. I teraz moja córka nie przychodzi do mnie i nie mówi do mnie tak, tato, jeśli jest wolą twoją, abym miała buty, chciałabym, żebyśmy pojechali do Kalebu, bo otworzyli akurat, i byśmy kupili buty. Tak? Jeśli zechcesz, tato, kup mi buty. Tak nie mówi moja córka. Córka moja przychodzi i mówi do mnie tak, tato, potrzebuję butów. Rozumiecie, o co chodzi? Co ona robi? Ona mi ufa. Ona mi ufa. Ona mówi, potrzebuję butów. Ona mi zgłosiła potrzebę. Dlaczego mi, a nie sąsiadowi? Bo to ja jestem jej ojcem. Jestem zobligowany do tego, aby moja córka miała buty. Moja córka to wie, tak? I wykazuje swoje zaufanie do mnie, zgłaszając mi tą sprawę. I ona w ogóle nie ma w swojej głowie ani krzty takiego myślenia, czy tata kupi, czy tata nie kupi, a jak nie kupi, to w czym będę chodzić? Nie, córka mi ufa. Córka nie przychodzi do mnie 18 razy dziennie. Przyszła raz. Zgłosiła temat butów. I odeszła. Gdyż napisano. Uwierzył i odszedł. Czytaj Biblię, dobrze. I od tego momentu jej buty są moją sprawą. To ja teraz muszę zorganizować wyjazd do galerii, to ja teraz mam mieć na to pieniądze, to ja teraz muszę wziąć swoją córkę do samochodu i powiedzieć, Sarcia, jedziemy kupić buty. Rozumiecie, o co chodzi? Co zrobiła moja córka? Zaufała mi, licząc, że zrealizuje jej potrzeby. Rozumiecie? Nie poddała tego w wątpliwość. Nie użyła różnego rodzaju frazesów właśnie z tytułu jeśli tata zechce, jeśli tata pozwoli i wielu innych tego typu rzeczy, jakie używają chrześcijanie. Kiedyś idę sobie, to było jeszcze kilka lat temu, szedłem sobie rano po zakupy i syn nasz, który był wtedy w gimnazjum, szedł sobie też ze swoim kolegą. No i ja zobaczyłem ich, przyszedłem do nich na drugą stronę ulicy, ten kolega to się aż tak ukłonił, dzień dobry, a mój syn mówi do mnie tak, dasz mi na pizzę? Tam powiedział, że mój dołożył do tej pizzy, już nie będę to powiedział. Ja mówię, dzień dobry byś powiedział, bo się z nim nie widziałem, bo to rano było. Dobra, mój tato, bo dajesz, nie dajesz? Daj. Bo ja mi dałem, idę sobie i tak się modlę. I słyszę głos Ducha Świętego. Co widziałeś? Ja mówię, mojego nieposłusznego syna, Panie Boże. Mówię, przepraszam Cię w ogóle za jego grzech. Mówię, w ogóle. Mówię, niech on się nawróci do Ciebie. Mówię, kurczę, mówię. I słyszę drugi raz głos. Co widziałeś? I już wiem, że nic nie widziałem. Już od tego momentu już nie wiem, co widziałem. Rozumiesz? Jak drugi raz usłyszałem ten głos. Mówię, co widziałeś? Mówię, nie wiem, Boże, co widziałem. I on tutaj powiedział, widziałeś syna i najemnika. Zacznij zachowywać się jak syn. Jak syn. Ta sytuacja zmieniła bardzo dużo w moim życiu. Zobaczyłem, że nie mogę do Boga przychodzić inaczej, jak tylko jako syn. Jako ten, który w 100% wie, po co idzie, co mu się należy i że ojciec na 100% tą rzecz załatwi. Rozumiecie? Jak syn. Syn nie przychodzi, nie skable przy lotówce, rozumiesz, i nie mówi,
Błagam Cię, Tato, daj mi jeść. Tato, otwórz gotówkę. Błagam Cię. Rozumiesz, bo to jest upokarzające dla rodzica. Dziecko przychodzi, otwiera lodówkę i posłuchaj, w lodówce ma być jedzenie. Czyja to jest sprawa, żeby w lodówce było jedzenie? Rodzica, czy też rodziców. To ich zasmarkany, co? Podkreślamy grubą kreską, obowiązek. Od momentu, kiedy oddałeś życie Jezusowi, teraz posłuchaj, Bóg ma obowiązek błogosławić Twoje życie. Obowiązek! To dla ludzkich umysłów, schumajmy, to jest strasznie ciężkie. Jak to obowiązek? Ano obowiązek, bo zawarł z Tobą co? Przymierze. Chcesz się dowiedzieć, co to jest przymierze? To spytaj się wujka Google'a. On Ci jasno określi, czym jest przymierze. To jest układ dwóch stron. Jeśli Ty mi tak, to ja Tobie tak. Jak Ty przyszedłeś i oddałeś mi swoje życie i uznałeś mnie za Pana, to teraz ja się Tobą co? Zajmę. Ale musisz mi na to pozwolić. Jak Ci mam, Panie, pozwolić? Ufając mi. Potrzebuję od Ciebie tylko jednej rzeczy, mówi Bóg. Twojego zaufania do mojej osoby. Ja nie potrzebuję Twoich czynów. Ja nie potrzebuję, żebyś się bujał jak autobus i żebyś mi mówił, jaki jestem cudowny. Ludzie myślą, że uwielbienie Boga polega na tym, że krzyczysz: Halleluja, chwała Ci, Panie, halleluja, chwała Ci, chwała Ci, chwała Ci. Zasadzie do ludzi podchodzą, że jest strasznie monotematyczny. Wyluzuj. To nie tak działa. Wyobrażasz sobie, że ja nie wyobrażam sobie, że przychodzę do mojej żony na przykład i tak do niej mówię. Chwalę Cię, uwielbiam Cię, Agata, uwielbiam Cię, chwalę Cię, chwalę Cię, uwielbiam Cię, chwalę Cię. Ona powiedziała, Ty jesteś nienormalny. Czasami mi się zdaje, że jak ludzie uwielbiają Boga, to Bóg patrzy z nieba i mówi, nie wiem, dzieci specjalnej troski. Rozumiesz, tak chyba czasami aniołowie się śmieją. Zakrywają oczy i się wstydzą. Tak jak czasami wstydzimy za kogoś, jak jesteśmy... Ja czasami się wstydziłem za Polaków, jak gdzieś za granicą byłem i szedł Polak, proszę Ciebie, rozumiesz, skarpetki, buty, sandały, proszę Ciebie, wiesz, takie 3/4 spodenki, te haki i reklamówka i odszedł, wiesz, o tym, ja się wstydziłem, mówię, Polak na 1000000%. Od nas chłopak. Coś w tym, będziesz z Polski przyjdą, wiesz, o co chodzi, nie? No, Polak na 100%. Kiedyś takiego w Szwecji widziałem, jak wychodził z tego takiego, co się dla biednych ubranie składa. Takie stoją duże puszki. Rozumiecie? I widziałem, jak wychodził gość stamtąd, mówię, Polak. I faktycznie tak było. Nurkował tam, człowieku, Szwedzi wrzucali dla biednych, a Polacy tam nurkowali i wychodzili stamtąd. A takie wielkie puchy stały na ulicach, wiesz, o co chodzi. To wstyd, że czasami się zastanawiam, czy aniołowie nie wstydzą zaraz. Mówią, Panie, czy jest jakiś plan B dla nich w ogóle? Na pewno nasi ludzie. Ojcze, w ogóle? Wiesz. Zaufanie do Boga, tego Bóg potrzebuje. Zaufania. Rozumiecie? Zaufania. Wiara w Boga to zaufanie do osoby Boga. List do Kolosan 2:8-9. Kolosan 2:8-9. Patrzcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Osoba Boga jest nam objawiona w Jezusie Chrystusie. A więc zaufanie do Boga polega na ufaniu Jezusowi. Co to znaczy ufać Jezusowi? Ufać Jezusowi to znaczy być przekonanym, że można na Nim polegać w każdej dziedzinie życia i w związku z tym liczyć na sukces w każdej z tych dziedzin. Jeżeli ufam Jezusowi, to ja muszę być przekonany, absolutnie przekonany, że ja mogę na Niego liczyć. Mogę liczyć na Jezusa. I w tej dziedzinie, w której na Niego liczę, ja na pewno odniosę sukces. Jestem tego pewny, jak tego, że 2 razy 2 jest 4. Na czym opieramy nasze zaufanie do Jezusa?
Opieramy je na wiedzy dotyczącej tego i znowu wracamy do tematu prawdy. Kim jest Jezus? Ty musisz wiedzieć, kim jest Jezus. Jak ty nie wiesz, kim jest Jezus, to ty nie rozbudzisz swojego zaufania do Niego. Przyjaciele, badajcie, kim jest Jezus. Nie uznawajcie Go za nikogo innego niż to, kim jest. Jezus jest stuprocentowym Bogiem. Jezus jest też stuprocentowym człowiekiem. Jeśli jest stuprocentowym Bogiem i jednocześnie stuprocentowym człowiekiem, tak, to jest mieszanka, którą my musimy dostrzec. Musimy dostrzec coś, czym jesteśmy my dzisiaj. Bo zaufanie temu Jezusowi uczynił nas takimi jak On. Na przykład ogromną rzeczą jest to, kiedy ja, znaczy dla mnie było, kiedy ja dostrzegłem, że ja jestem jak Jezus na tej ziemi. Rozumiecie? Miałem w swoim życiu dwa przypadki wskrzeszenia zmartwych człowieka. Wskrzesiłem dwie osoby zmartwych. I wiecie, ja obydwu tym przypadkom towarzyszyła głębokie przekonanie, że ja posiadam absolutnie boską moc. Rozumiecie? Absolutnie. A więc wiedza dotycząca tego Jezusa jest przede wszystkim to, kim jest Jezus. Dwa, jak Jezus żył na ziemi, czyli Jego poglądy, koncepcje, zdanie, nauka, zachowania, wszystko. Musisz to badać. Jak On się zachowywał, jak on reagował, co On mówił. Rozumiecie? Jaki był, w co się miesza, a w co się nie miesza. Dziś chrześcijanie mieszają się w masę rzeczy. W masę spraw. Ale Jezus się w nie nie mieszał. Przychodzi człowiek do Jezusa i mówi: Panie, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną majątkiem, bo bezprawnie majątek po rodzicach zabrał. A Jezus mówi: a któż mnie ustanowił sędzią nad wami? W ogóle Jezus się nie mieszał w różne sprawy. Rozumiecie, o co chodzi? Nie mieszał się w politykę. Nie mieszał się w różne rzeczy. To nie znaczy, że my nie mamy, że ktoś jak ma prowadzenie, że nie ma być w polityce. Nie, możesz być w polityce. To nie o to chodzi. Ale on tego nie uznawał za jakieś priorytety. On nie mieszał się w to. Nie mieszał się w różne święta, które były w Izraelu. Nie mieszał się w te rzeczy. On był w ogóle, rozumiecie, on jakby, tutaj jest impreza w synagodze, wszystko pięknie, jak należy, po żydowsku. Nie ma tam Jezusa. No nie ma Jezusa, no nie ma Go na święcie, kurczę, no nie ma Go. A co zrobił Jezus? No na osiołka se wsiadł, proszę Ciebie, i robi zupełnie inny marsz. Inny. Coś innego tam robi. Oni tu szabat mają, szabatują, bo oni szabat, a on w ogóle co robi? Łamie szabat. I oni przychodzą, szabat łamiesz. A on stoi w ogóle, wiecie, i mówi: ale to przecież Syn Człowieczy jest Panem szabatu, o co chodzi? To szabat jest dla ludzi, a nie ludzie dla szabatu, w czym sprawa? Rozumiecie? Oni mówili: Pismo, tak mówi Pismo, a on mówi: a ja wam powiadam. Szok. Oni mówią: Tora, tak tutaj Tora mówi, w Torze napisane, napisane, napisane. Mówi: a ja wam powiadam. Robił numery nie z tej ziemi Jezus. Inny był. Było takie święto Tory, opisane w Ewangelii Jana, kiedy Torę noszono w tamtym czasie i brano ją z synagogi lokalnej i szło się na środek wioski, tam gdzie była studnia, na środku wioski zawsze była studnia, stawało się z tą Torą i się proklamowało słowo. I się mówiło, że w ogóle kto będzie wierzył słowom tej Tory, to z jego serca popłyną wody rzeki żywej. I posłuchajcie, oni tą Torę biorą w ogóle z tej synagogi, a Jezus pierwszy biegnie do tej studni, staje przy tej studni, to mamy opisane w Ewangeliach, i stają i tak: kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej. Wiecie, co on zrobił? Wstawił się w miejsce Tory. Wiecie, czym to groziło? Zabójstwem. Ja się nie dziwię, że go chcieli zabić. On im rozwalał system. Rozwalał im system. Tak jak my głosimy Ewangelię na Starówce. Słuchajcie, a tu marsz szedł, proszę Ciebie, taki katolicki.
ku czci tych, co tam zginęli w ogóle w Smoleńsku. I my głosimy Ewangelię, a przed nami ten marsz idzie. Oni się poobierali w takie krzyżowce tacy, ja mówię, krzyżacy, mówię, kurczę. A się pytamy, to naprawdę, takimi krzyżami szli w takich. I oni tam, taki, jak tam mieli taki sztandar, gdzie byłeś, Panie, jakieś tam w ogóle, coś tam w ogóle i piszczą, wiecie, na tym. A ja mówię, ten zespół uwielbienia tam umilk, ja mówię, dawaj głośno śpiewamy, lecimy z nimi. No i dobra, zaczęliśmy uwielbiać Boga, ja zacząłem głosić i patrzę, a tu się skrada z boku taka babcia w człowieku w takim berecie i bierze cegłę i wkłada w reklamówkę i tą cegłą idzie i chce, taka babcia człowieku, wiesz o co chodzi, ja bym ją spacyfikował w 15 sekund, natomiast patrzę, babcia się zbliża do mnie z morderstwem w oczach, chciała mnie cegłą uwalić, babcia, polski skinhead w berecie, czujesz klimat, a druga stała, też taka jak ona i kolegę waliła po jądrach parasolką. Taki w ogóle, ja mówię, co to za kraj? W ogóle to szpital psychiatryczny nie jest. Ale dlaczego? Bo im weszliśmy, wiecie o co chodzi, w klimat im weszliśmy. Ponieważ nie byliśmy takiego zdania, jakiego oni są. Jezus nie był zdania takiego, jakie było w Izraelu w tym czasie, rozumiecie? Był przeciwny, miał swoje zdanie i ty musisz zdanie Jego poznawać. Jego koncepcję, jego myślenie, jego poglądy, choćby to było sprzeczne z całym systemem wokół. A co cię obchodzi system? Musisz ufać Jezusowi. Musisz wiedzieć, co Jezus zrobił dla ciebie podczas swojego życia tutaj na ziemi. Czyli musisz wiedzieć, że absolutnie twoje grzechy są przebaczone z uwagi na Jego śmierć. Wszystkie. Poprzednie, teraźniejsze i przyszłe. Wiesz w ogóle, że jak się przeprasza Boga, ja też przepraszałem nieraz Boga, natomiast jak się przeprasza Boga, to jest w ogóle rzecz zbędna, przepraszanie Boga. Bo Boga przeprosił za nas Jezus 2000 lat temu raz na zawsze. Teraz jak przychodzimy, przepraszam Cię, fajnie, no to jest takie dobre, taka terapia dla Ciebie, rozumiesz, robisz sobie terapię. Bo Bogu Twoje przepraszam, to jest proszę Ciebie na to, rozumiesz, tak krzyżka w pucie. Przepraszam, bez przesady, mój syn za Ciebie umarł, dziewczyno, chłopak. Ja już jestem przeproszony na amen. Za to, co zrobiłeś, co zrobisz i w ogóle wiesz. Musisz być pewny, że On wstał z martwych, że pokonał śmierć. Wtedy śmierć przestaje być w ogóle stanem ostatecznym i wszystkie sprawy związane ze śmiercią. Wtedy też do chorób podchodzisz inaczej. Kiedyś taki chłopak, co miał AIDS, był w naszym kościele pierwszym, pamiętam, taki przyszedł tam do ośrodka, miał AIDS. No i tam go pytam w środę po modlitwie, bo jest to taki zmarnowany, nie mówię, jakieś witaminy ci może bym kupił, czy to, bo tam tych bezdomnych, no wiadomo, pomagaliśmy, jak mogliśmy też w ten sposób. A on mówi, co mi po witaminach, jak ja mam AIDS? A ja mówię, no ale to co z tego, że masz AIDS? A on mówi, jak to z tego, że AIDS? Ja mówię, no co? Mówię, no to będziemy się modlić. Dzisiaj mówię, to nie mam czasu. W niedzielę się pomodlimy, mówię, bo teraz już do domu lecę, cały dzień tu byliśmy. W niedzielę się pomodlimy, to nie będziesz miała AIDS. Chcesz? A on zgłupiał ten chłopak, nie? On mówi, chcę. Ja mówię, to pojedziesz na spotkanie, to się, nie będziesz miała AIDS, bo co ci AIDS. Dlatego tak podeszliśmy. I my się o niego pomodliliśmy. Nie wiem, ile to lat było temu. 10? Czy więcej? 10. Z 10 lat. Dziś żyje i nie ma AIDS. Jeszcze terapeutą jest człowieku. Rozumiem. Lekarze go badają, mówią, proszę Pana, nie umiemy stwierdzić, co się z Panem dzieje. Poziom wirusa w Pana ciele jest największy od kiedykolwiek był, tak? Natomiast ustąpiły wszystkie symptomy choroby. Tak jakby wirus w Pana ciele nie działał. Tak ma Pan go, jak tak ma, no takie coś. No, tyle lat temu, tyle lat chłop żyje, już się ożenił do tej pory. A żony nie zaraził. A skąd? To unieruchomiona rzecz jest. To jest tak jak z rakami czasami. Czasami przy modlitwach rak znika, a czasami rak nie znika. Tylko rak przestaje się rozwijać zupełnie. Staje w miejscu i koniec. I potem wiecie, i człowiek żyje następne 50, 70, 80 lat z tym rakiem. No to w ogóle rozumiecie, to chodzi o to, żeby unieszkodliwić chorobę. To działania Boże są bardzo różne. Raz jest tak, raz jest inaczej. To nie ma znaczenia, że żadne. Chodzi o to, że świadomość tego, że śmierć nie panuje nad nami, spowodowała, że w ogóle tak mogliśmy zadziałać wtedy, nie? Bo Chrystus zmartwychwstał. I wszystko, co jest powiązane ze śmiercią, rozumiecie, jest rozwalone.
Chrystus też wstąpił do nieba. Dzisiaj tam w niebie wstawia się za nami. A więc cokolwiek by się wydarzyło w życiu naszym, rozumiecie? To Chrystus jest tym, który pierwszy staje przed Ojcem i mówi: Ojcze, to nasz chłopak, to nasza dziewczyna. Wszystko z nimi dobrze. A więc musisz wiedzieć też, co Jezus robi dla ciebie teraz. Właśnie to. Właśnie się wstawia. Musisz też wiedzieć, co Jezus robi w tobie jako Duch Święty. Jakie rzeczy zachodzą w związku z tym. Musisz też wiedzieć, co ty możesz robić w Duchu Świętym. Musisz też wiedzieć, co się stanie, jak Jezus wróci. Badaj Jezusa. Zaufanie twoje będzie rosło, im bardziej będziesz Go badał. Im bardziej będziesz Jego doświadczał w swoich badaniach. Jak masz realizować to? Z powrotem temat życia modlitywnego. Powtarzam to już po raz trzeci. Żyjesz modlitwą. Jak oddechem. Wyznajesz ustami Boże prawdy. Przez cały czas. Pamiętam, jak miałem... Ja siedziałem drugi raz w więzieniu, to żeby wyjść, zrobiłem sobie raka. Zrobiłem sobie zastrzyki w twarz i zrobiłem sobie nowotwór tu, za to też szczękowo-twarzowy. I oni mnie wypuścili, bo moje życie było zagrożone. Uchylili mi areszt. Potem poszedłem trzeci raz siedzieć, nawróciłem się do Boga. Ten rak był w taki sposób, że tam była taka gulałka, która się po prostu nie powiększała. Nic się w ogóle z tym nie działo. Słuchajcie, jak się nawróciłem do Boga, w przeciągu roku czasu zaczął się aktywować nowotwór. Zaczął rosnąć. Urósł do wielkości mandarynki, miał taki guz na twarzy. No i oczywiście pojechałem do Instytutu Chirurgicznego Twarzowego na Lidleja w Warszawie i lekarz mówi do mnie: Panie Arturze, no albo operacja, która nie daje gwarancji na niczego, albo cud. Lekarz mi tak powiedział, profesor Szlibnicka. Ja wróciłem do domu i zacząłem się modlić. Moja wiedza na temat uzdrowienia była niewielka jeszcze. Ja w ogóle uważałem wtedy, że Bóg uzdrawia czasem kogoś, jak chce i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, modlę się i mówię: Panie, uzdrów mnie jeszcze. Moja żona Pani nawrócona. Uzdrów, uzdrów, uzdrów. I wreszcie słyszę taki głos: ale nie mogę. Ja mówię: chyba nie chcesz. Bo też mi mówili, że bywa, że nie chcę. Byłem wtedy porządnym zielonoświątkowcem i uczyli mnie w ogóle, że Bóg przez doświadczenia prowadzi ludzi, więc też uważam, że mogę doświadczenie, coś tam się nauczę, może umrę i też się czegoś nauczę, nie wiem. Ale słyszę: nie, nie mogę Cię uzdrowić. Ja wiem dlaczego, bo jesteś zdrowy. Ja mówię: Boże, mam nowotwór. Jesteś zdrowy, ponieważ w moich ranach i sińcach jest Twoje uzdrowienie. Ja wyszedłem z tej modlitwy, moja żona w ogóle mnie podsłuchiwała, to był okres czasu, kiedy mnie podsłuchiwała, bo ja zacząłem mówić w innych językach i ona myślała, że ja zwariowałem do końca. Podsłuchiwała mnie, wyszedłem i podsłuchiwała mnie też wtedy, jak się modliłem. I słyszę, jak ja rozmawiam, bo w ogóle dla niej to, że ja rozmawiałem, to było no facet, rozumiecie, no mówi, facet mówi do siebie. Jeszcze w innych językach w ogóle wariant. Wychodzę z tego pokoju, ona mówi: kiedy idziesz do szpitala? Ja mówię: nie idę. Mówi: do szpitala idziesz. Ja mówię: nie idę do szpitala, chodzą chorzy ludzie. Ty masz raka. Ja mówię: nie mam. Ona mówi, wzięła mnie przed lustro: masz raka. Ja mówię: nie mam. Ona mówi: jesteś nienormalny. Nienormalny jesteś. Umrzesz, mówi. Ja mówię: nie umrę, ale żyć będę i opowiadał będę dzieła Pana. Rozumiecie? W ogóle my ze sobą nie rozmawialiśmy po pół miesiąca czasami, jak gada Pani nawrócona. Ja przez kilka tygodni kolejnych, jak się goliłem po tym guzie, rozumiesz, o co chodzi, ogłaszałem, że nie mam guza. Zaprzeczyłem wszystkiemu, co widziałem w lustrze. Wszystkiemu, co czułem w swoim ciele. Zaprzeczyłem gorączce, którą miałem, zaprzeczyłem bólowi. Mówiłem: nie, ja jestem zdrowy, ja będę chodził do pracy, ja normalnie będę się rozwijał, normalnie wszystko, bo ja jestem zdrowy, nie ma bata. Co się zaczęło dziać? Zaczął się wchłaniać. Tydzień po tygodniu wchłonął się i zniknął.
i było ponownie tworzone. Bo wyznawałem prawdę, w którą wierzyłem. A więc, życie modlitewne. Dwa, wyznawanie prawd Bożych. I trzy, przez kroki wiary, czyli praktykowanie nabytej wiedzy, tak jak się wierzy. Praktykuję. Jeśli ufam Bogu, to w to wchodzę. Jeśli ufam, to wchodzę. Jeśli ufam, to wchodzę. Boże, jesteś ze mną, wchodzę w to. Szedłem po jakąś pracę, mówię, Boże, idę do tej pracy, nie mam pojęcia o tej pracy, ale wiem, że Ty jesteś Bogiem ze mną, wchodzę w to. Wchodzę w to. Szedłem do pracodawcy, pracodawca się pytał, zna się Pan na tym, pracował Pan przy tym? Ja mówię, nie. Ale mówię, niech Pan mnie posłucha, jak dostanę tą pracę, będę najlepszym pracownikiem. Najlepszym. Nigdy Pana nie zawiodę. Zarobię dla Pana pieniądze, będę świetny. On się patrzy i mówi, nikt mi tak nie powiedział w życiu. Kiedy mnie facet przyjął do pracy, rozumiecie, bez kwalifikacji, na stanowisko, gdzie powinien mieć kwalifikacje, tak? Ja wiedziałem, że jestem tam z Bogiem. Kiedy odpalałem komputer, wiedziałem, jak się go odpala, wiedziałem, jak do internetu wejść, tyle wiedziałem o komputerze. Siedziałem przy komputerze i mówiłem, Panie Boże, jestem tutaj z Tobą, ufam Ci, halleluja. Wiem, że jesteś w tym w ogóle świetny. Jesteś świetny w tych programach. I wtedy poczułem rękę na sobie. Odwróciłem się i stał tam człowiek. Pracownik tej firmy, tak, który jest u nas w kościele dzisiaj. Stał i mówi, co? Widzę, że nie masz bladego pojęcia o tym. Wszystkiego Cię nauczę. A po 4 latach, jak przyjechała telewizja TVN tam do pracy, żeby ze mną zrobić wywiad, to właściciel tej firmy, niewierzący człowiek, niewierzący w Boga, powiedział, nad Arturem Cerońskim jest ręka Boża. Widzę to. Przed TVN-em to powiedział. Dlaczego tak się działo? Ponieważ postępowałem zgodnie z krokami wiary. Ufałem Bogu, robiłem ruch. Ufałem, robiłem ruch. Modlitwa, wyznanie, ruchy zgodne z wiarą. W taki sposób realizujemy zaufanie do Boga. Nie w taki sposób, że mówimy, tak, Panie, ufam Ci, ufam Ci, ufam Ci, czekam, aż coś się stanie. Panie, siedzę, boję się, ale Ci ufam. Panie, stop, dotknij mnie. Panie, poprowadź mnie. Panie, Panie, Panie. Idź! Idź! Wierzysz, że jestem z Tobą? To idź! Idź! Idź, Josue, na którymkolwiek miejscu postawisz swoją nogę, to tą ziemię Ci oddam. Tam, gdzie nogę postawisz swoją. Nogę! Wiecie, ile lat nas badano, żebyśmy... Bo mamy legalnie zarejestrowaną federację w ministerstwie. To jest jedyna w Polsce legalnie zarejestrowana federacja apostolska w tym kraju. Lata nas badali. ABW, inne służby przychodzili do nas na nabożeństwa, przepierali się kurczę za wierzących, udawali, że klaszczą w ręce, skaczą, robią różne rzeczy. Kupę czasu to trwało. Przebadali nas ze wszystkich stron. Ale my wierzyliśmy. Ufaliśmy Bogu. To są podstawy podstaw, o których dzisiaj mówimy. Zależy mi, żebyście te rzeczy głęboko wzięli do swojego serca. Jeżeli będziecie chcieli, to przejdziemy kawałek drogi razem i zrobimy naprawdę dobrą robotę. A potem każdy z Was będzie mógł to powielać w stosunku do innych ludzi. Czy są wśród Was takie osoby, które jeszcze nie pojednały się z Bogiem teraz? Czy są wśród Was takie osoby, które nie mają pewności tego, że kiedy umrą, pójdą do nieba? Pewność to jest pewność. Ja jestem pewny, że idę do nieba. Pewny tego. Wiara jest pewnością. Jak Ty nie jesteś pewny, że po śmierci idziesz do nieba, to ja też tego nie jestem pewny, czy spotkałeś Jezusa. Ja nie wiem, czy spotkałeś Jezusa. Bo jeżeli nie jesteś pewny, że idziesz do nieba, to ja też nie jestem pewny tego. Skąd ja mogę wiedzieć, czy Ty do nieba idziesz? Ty musisz wiedzieć. Ja idę na pewno. Jeżeli ktoś z Was nie ma tej pewności, to chcę, żebyś po spotkaniu do mnie podszedł. Ja się z Tobą pomodlę.
Rozumiesz? Ja cię przyprowadzę do Jezusa. Bo to jest najważniejsza decyzja w życiu. I teraz druga sprawa. Jeżeli ktoś z was potrzebuje modlitwy o przełom w jego życiu w fundamentalnych rzeczach, o których ja mówię, czyli masz problem na poziomie tych fundamentów, tak to nazwijmy, masz problem na poziomie tych podstaw, które ja tutaj głoszę, widzisz luki u siebie i jakieś blokady, które są, chciałbym, żebyś tutaj do mnie, żebyś wstał, wyszedł i ja się o ciebie pomodlę. Bo to jest bardzo istotna rzecz. Mogę ci pomóc swoją wiarą i mocą Ducha Świętego w tym, aby w twojej głowie ustawiły się pewne klocki. I tak ty będziesz musiał sam zadziałać później. Ale Boża moc dzisiaj doprowadzi do tego, że pewne klocki ci się przestawią tam. Jeżeli ktoś chce podejść do mnie, to się o ciebie pomodlę. Ojcze, modlę się teraz o tych ludzi. Chcę, aby Twój Święty Duch wypełnił każdego z nich. Aby Twoja moc przeniknęła każdego z nich. Chcę, aby Twoje światło dotykało każdego z nich. Ojcze, w imieniu Jezusa rozbijam wszelkie demoniczne siły, które stoją na drodze przyjmowania tych praw, które były dzisiaj głoszone. Ojcze, ja teraz usuwam wszelkie demoniczne siły, kłamstwa, lęku, czarów, manipulacji, religii, humanizmu, ateizmu. W imieniu Jezusa ja usuwam to z umysłów ludzi. Ja przez imię Jezus ustanawiam, że ci ludzie przyjmują Twoje słowo takim, jakim ono jest. Ja w tej chwili uwalniam Twoje namaszczenie w tych ludzi. Niech Twoje namaszczenie przenika. Niech to, co włożyłeś w mojego ducha, usługuje tym ludziom teraz. Duchu Święty, niech Twoja moc przenika ich umysły, ich emocje, ich decyzje. Ojcze, niech to, co nie było jasne, układa się teraz, Ojcze, w jedną całość. Przez imię Jezus. Ojcze, ja modlę się o to, aby każdy z tych ludzi doświadczał teraz tego światła w takim stanie, jakim On jest. Ty znasz odpowiedzi na te wszystkie pytania, które zadają ich głowy teraz. Ojcze, przez imię Jezus. Ojcze, ja chcę przez imię Jezus teraz, aby ich ciała były uwalniane zupełnie. Aby ich ciała były wyswobodzane od każdej niemocy, od każdej choroby, od każdej demonicznej siły. Ja chcę, Duchu Święty, aby Twoja swoboda przenikała im. Przez imię Jezus ja usuwam każdą chorobę i niemoc z ich ciał. Ja usuwam każdą demoniczną siłę z ich umysłów. Przez imię Jezus. Duchu Święty, wypełniaj ich. To Twoja siła. To ona zmienia. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Niech Twoje namaszczenie ich przyjmie. Duchu Święty, niech myślą Twoimi myślami, niech rozumieją Twoim rozumieniem, niech Twoje słowa przenikają ich głęboko i tworzą przestrzeń do przyjmowania Twojej prawdy w jeszcze głębszy sposób. Przez imię Jezus. Duchu Święty, ja chcę, żeby Twoja moc przenikała każdy aspekt ich życia, żeby to, co do tej pory było trudne, było dla nich możliwe do zrealizowania. Przez imię Jezus. Duchu Święty, ja chcę, żeby każdy z nich kolejne kroki w swoim życiu w tej wierze, którą dzisiaj budują, tworzył w sposób odważny i zdecydowany. Żeby każda moc ciemności, która próbuje blokować w jakikolwiek sposób ich, odsuwała się od nich teraz przez imię Jezus. Ja nakładam na nich krew Twoją, Jezus. Ja ustanawiam, że oni będą widzieć, rozumieć i tworzyć zgodnie z Twoją prawdą. Amen. Amen. Amen.